got no need to fight tonight, tonight. Hej, 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 z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla was taki informacyjny odcinek, a bardziej taki z moją opinią, bo tak jakoś zauważyłam, że stało się już taką jaką poniekąd tradycją na kanale, że przed wyjściem każdego dodatku, w sensie takiego większego dodatku, zawsze nagrywam taki informacyjny odcinek, a bardziej taki z taką opinią i z tym, co sądzę o dodatku przed jeszcze jego wyjściem, przed zagraniem w niego. No ale też znajdziecie tutaj parę informacji, może których nie wiedzieliście, bo zainspirowało mnie do tego to, że właśnie czytałam mega post na stronie Dotsim i naprawdę no tam było tyle informacji, że postanowiłam zebrać takie najciekawsze z tego artykułu informacje i wam je przekazać właśnie w tym filmie. Także zapraszam was do opisu, w opisie znajdziecie link do tego mega postu i różne inne przydatne linki, o których będę mówiła w kolejnych częściach tego filmu. Okej, także pierwszą częścią, o której chciałam powiedzieć, jest oczywiście Nowe Miasto, czyli Del Sol Valley, czy Valley, czy Walley, no jak tam zwał, tak zwał, który jest po prostu, przynajmniej na zdjęciach jest mega. Z tego co widziałam, są też już jakieś gameplaye na YouTubie, takim zagranicznym można znaleźć jakieś gameplaye z tej serii, także też to ciekawe jest. Więc można sobie podejrzeć, chociaż ja za bardzo nie chciałam, wiecie, żeby potem mieć niespodziankę, jak wejdę do gry, a nie tak, wiecie, wszystko obejrzę przed i nara, nie? Ale to miasto ma swój klimat, jest takie inne, nie jest takie simowe. Wiecie, skąd mi to miasto... co mi to miasto przypomina? O tak, bo jak weszłam i zobaczyłam te zdjęcia, to mówię, Boże, jak w GTA. Jak ktoś gra w GTA San Andreas, to może znajdzie jakieś podobieństwo. Ja po tych zdjęciach od razu zobaczyłam i mówię, no nie, mój sen się spełnił. Zawsze chciałam, żeby GTA było połączone z Simsami, chociaż może są to dwie gigantycznie różniące się od siebie gry, to trochę to miasto na pewno da mi takiego klimatu właśnie z GTA, bo naprawdę mnie zauroczyło. Przynajmniej te zdjęcia, które zobaczyłam, to po prostu wow, coś takiego innego, taki inny wymiar Simsowych miast. Tak mam takie wrażenie, że naprawdę, naprawdę coś super, super, naprawdę. Widzicie teraz wszystkie zdjęcia, wszystko jest pożyczone właśnie z tego mega postu i jeszcze raz zapraszam was, link w opisie, jeżeli chcecie więcej zdjęć, jeżeli chcecie więcej poczytać. To właśnie was zapraszam. No to miasto niby wzorowane było na Hollywood i na Los Angeles, no ale mi naprawdę przypomina bardzo GTA. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, no to będą trzy sąsiedztwa. Będzie przedmieście, centrum i wzgórze. Na przedmieściu znajdziemy trzy parcele mieszkalne, w centrum znajdziemy Aleje Sław i 5 parcel publicznych, czyli się pomyliłam. Ostatnio mówiłam, że tam chyba jest mało jakoś parcel. A na wzgórzu 3 duże parcele z willami, czyli podejrzewam, że wzgórze to będzie takie wzgórze gwiazd. Będą tam mieszkali najbogatsi Simowie. I jeszcze jest taka ciekawostka, że jest też czwarta część okolicy, czyli czwarta część miasta, która jest ukryta, której nie widzimy. I są to te studia filmowe, w których, wiecie, jak będą się Simowie aktorami, będą coś nagrywać, to właśnie tam. Także takie ciekawostki mam dla was. I no, powiem wam, że jestem bardzo, bardzo ciekawa i coraz bardziej ciekawa tego dodatku. Okej, ale żeby nie przedłużać, przejdźmy po prostu dalej. Przejdźmy dalej i zajmijmy się kolejnym etapem, którym chciałam z wami omówić, czyli aktorstwem. Tak, będzie aktorstwo. Ej, to jest chyba tak najbardziej z tym dodatkiem kojarzone. No i co? No i aktorstwo, no super. No chyba aż takiego zaawansowanego aktorstwa, że my będziemy tak jakby chodzili z tymi Simami do tej pracy, czyli będzie taka praca jak na przykład z Witaj w pracy, szpital, czy ten detektyw, czy cokolwiek. Także fajnie. Będziemy znajdować sobie w agencji, szukać jakiegoś zatrudnienia, jakieś codziennie nowe oferty będą. Jest to taka wolna kariera, w której my właśnie będziemy decydowali, kiedy chcemy, żeby nasz Sim poszedł do pracy, kiedy nie chcemy, kiedy chcemy dać mu wolne, czy chcemy, żeby się starał, żeby właśnie piął do swego szybciej, czy wolniej, czy trochę rodzina, trochę praca, czy bardziej tylko praca. Także tutaj właśnie my tak jakby decydujemy co, gdzie, kiedy i to jest naprawdę, naprawdę spoko, ale nie martwcie się, poznamy tą karierę oczywiście w nowej serii, która będzie i jeszcze się zastanawiam, czy nie, czy w tej serii przypadkiem nie stworzyć dwóch Simów, bo są dwie fajne kariery, ale o tej karierze
za chwilę. Najpierw powiemy sobie jeszcze o... Najpierw powiemy sobie jeszcze o sławie i reputacji. Tak. Sława i reputacja. Też coś takiego inaczej nazwane, bym powiedziała, ponieważ, no wiadomo, mieliśmy w Sims 3 te osobistości, tak, że można było być osobistością, zbierało się te gwiazdki. Więc tutaj też mamy coś takiego. Tyle, że sława i reputacja to jest dwie inne rzeczy. I co ciekawe, w każdej karierze możemy zdobyć sławę, czyli celebryctwo, tak było też napisane w tym poście, ponieważ na przykład możemy być kucharzem i możemy być sławnym kucharzem, właśnie osiągnąć sławę jako kucharz, jako, nie wiem, jako kucharz, jako ten, aktor, no to normalne. Ale jako kucharz, no jako, Jezu, teraz zabrakło mi w tym momencie jakiegoś innego zawodu, no ale w każdym bądź razie możemy być nawet to słabym ogrodnikiem, czy czymkolwiek. Więc to jest fajne, bo wiecie, no my się spodziewaliśmy, przynajmniej ja, że pewnie tylko aktorzy, jacyś tacy, wiecie, takie zawody będą mogły być celebrytami, a tu nie. Tutaj w każdym zawodzie możecie być celebrytą, możecie być i mieć właśnie ten poziom sławy. Co do reputacji, tak bym jeszcze tylko tutaj wam wtrąciła, że reputacja to jest co innego. Jeżeli chodzi o reputację, to chyba jak nasze takie dokonania, to po prostu wiemy, co to znaczy reputacja. To właśnie to samo będzie znaczyło. Także po prostu simowie, coś tam było napisane, coś tego typu, że simowie będą nas postrzegali, wiecie, tak jak oceniali nas po chyba po naszym zachowaniu, czy coś takiego. Wiadomo, czy będziemy mieli dobrą reputację, czy złą. No to już zależy tylko i wyłącznie od nas i jak będziemy chcieli naszego sima poprowadzić. Okej, okay. Następną rzeczą, którą chciałam wam powiedzieć, jest, że twórca cyfrowy to jest bardzo w ogóle szok, ja i mega. No po prostu ja tutaj się po prostu nie wierzyłam, że to czytam. Po prostu będziemy mieli twórcę cyfrowego, czyli będziemy mogli być youtuberem, influencerem, czy czymkolwiek. Będziemy mogli być kucharzem i nasz kucharz będzie mógł robić streamy z gotowania. Tak, streamy z gotowania, mamy stanowisko do montażu, tutaj zdjęcia, to teraz widzicie zdjęcia te różne, stanowisko do montażu, w którym będziemy mogli jakieś swoje materiały robić, publikować w simowym internecie, będziemy mogli rozwijać tą umiejętność i dostawać potem jakieś lampy, jakieś beauty, było napisane coś takiego, że będzie beauty lampa, i im więcej będziemy mieli, będzie w ogóle taka, ze wzrostem montażu, to chyba będzie jakaś taka dodatkowa, nowa umiejętność, czyli montaż. I ze wzrostem montażu, uwaga, ze wzrostem montażu będziemy mogli potem używać drona do nagrywania, do streamowania, do nagrywania wideo, będziemy mogli używać drona. No przejdźcie, to jest po prostu dla mnie kosmos i ja jestem w takim szoku, że takie rzeczy wprowadzili. Jestem ciekawa tylko, jak to będzie działało i z tego, co czytałam, to na takiej zasadzie, że no nie, jak nagramy ten filmik, to nie będziemy mogli go obejrzeć, bo na przykład w The Sims 3 było coś takiego, że była kamera, nagrywaliśmy i mogliśmy potem to obejrzeć. To tutaj takiej opcji nie będzie, ale no po prostu wiecie co? Ja w szoku, naprawdę. To coś bardzo, bardzo fajnie. Coś takiego bardzo fajnego i coś innego, także kłabym. Także no szok w trampkach. Także będziemy mogli być youtuberem, influencerem, czyli twórcą cyfrowym, co wrzucimy do sieci, będziemy mogli na tym zarabiać. O tak, że tak powiem, będziemy mogli na tym zarabiać. Tutaj jeszcze mam takie zapisane i że... że sławy, czyli ci sławni simowie będą mieli swoje widzimisię, takie wiecie, swoje zachcianki, że tak powiem, jako gwiazdy. I to jest automatycznie generowane, nie będziemy mieli na to wpływu, więc jeżeli oni będą sławni, to mogą mieć jakieś widzimisię, że coś tam im się na przykład umani, a coś tam było podane taki przykład, że na przykład nie chcą być dotykani. I takie widzimisię i no po prostu tak muszą... Musimy się z tym zmierzyć. Mogą też się przebierać, jeżeli chodzi, to jeszcze wracimy do sław. Może nasze simy też mogą się przebierać, czyli będziemy chodzić w przebraniu, żeby nas nikt nie rozpoznał. A to przebranie składa się z okularów, czapki i dresów, także też coś ciekawego. No i reputacja to właśnie inni, to jest zależy od tego, jak od niej zależy, jak inni simowie będą nas traktowali. O tak. Także dobra, przechodzimy do następnego punktu, bo ten film będzie trwał milion lat. Okej, następne to są aspiracje, moi drodzy. Aspiracje mamy dwie. Takie nowe aspiracje, które będziemy mogli po prostu rozwijać, więc dali nam dwie aspiracje, a mianowicie są to aspiracje. Aspiracja międzynarodowa gwiazda,
międzynarodowa gwiazda, no to tam właśnie na tej stronce z megapostem udotcim macie wszystko, poszczególne te poziomy wypisane, wyjaśnione co i jak, także zachęcam, żeby tam zajrzeć i sobie sprawdzić, bo jest to fajnie rozpisane, pokazane, jakie właśnie będziemy mieli szczeble. No to wiecie, no międzynarodowa gwiazda, czyli żeby się piąć po tych szczeblach kariery, znaczy tego bardziej sławy tego celebryctwa. A drugą aspiracją, którą będziemy mieli, jest to aspiracja wybitny aktor, matko. No i tu wiadomo, musimy osiągnąć jakiś tam szczyt, podejrzewam, bo to akurat nie było wypisane, szczyt kariery właśnie aktora. Także będziemy tutaj się wzbijać na szczeble. No ja jestem bardzo ciekawa tego dodatku, jeszcze raz powiem. I tak, kolejnym punktem, który chciałam wam powiedzieć, jest oczywiście trup budowania i macie link w opisie do filmiku, w którym pokazują właśnie wszystko po kolei, wyjmują jakie na first looku, co jest. Jeżeli chodzi o trup budowania, no to powiem szczerze, że tak no pół na pół, bo jest pół fajnych rzeczy trochę, ale też jest trochę rzeczy takich w nie mój gust. O tak, bo ja cały czas mówię o swojej opinii. Oczywiście. Także no trochę nie w mój gust, parę rzeczy tam się znajduje. No i tak, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, bo zebrałam wam też jeszcze parę ciekawostek, które właśnie też tak były ujęte w tym megapoście. Oczywiście u mnie są te takie najważniejsze informacje, tam sobie doczytacie resztę wszystkich rzeczy. A mianowicie ciekawostek jest tyle, czekajcie, przewracam swoje kartki, bo tutaj mam notatek. Safe. To jest w ogóle hit. Będzie safe. Safe, z którego simowie mogą przelewać pieniądze z naszego, wiecie, z konta takiego rodzinnego, jak macie normalnie kasę, nie? Tutaj w rogu. Przelewać do tego safe'u i te pieniądze są w tym safe'ie i one są tak jakby autentycznie widoczne, że sim może tam wejść, on otwiera się chyba na pilot, jak dobrze pamiętam. I otwiera. I oni tam wchodzą i mogą spać w tych pieniądzach, mogą się w nich bawić. No macie zdjęcie zresztą, no dla mnie to po prostu jest jakiś... O co chodzi? No, także śmiesznie. Kolejną taką ciekawostką jest samouczek. Znaczy, nie samouczek? Tak, samouczek? Jak to się mówi? Tak, jak to się nazywa? Tak, samouczek. Którego wcześniej nie było. Także mamy coś takiego, taka nowość. Z takich mniejszych ciekawostek to zmienili, że aspiracje będą kwadratowe, nie okrągłe. Te wiecie, ten. No oczywiście zmiana terenu, w sensie wiecie, to już każdy dawno wie. Ale też będą blizny i to mnie zaskoczyło, bo blizny w sumie nigdzie nie widziałam wcześniej. W sumie nie czytałam w nich żadnych tych postów, tak szczerze mówiąc. Tylko ten mega post i te rzeczy to zaczekowały mnie trochę, że właśnie będą na przykład blizny. Ciekawe. To już można oczywiście twórców, kreatywność tutaj z tymi bliznami można przeleć. Te wszystkie blizny też są zdjęcia właśnie w tym megapoście, także jeszcze raz zapraszam. Kolejną rzeczą jest te krzesło takie do stylizacji, siedzisko z salonu piękności to się nazywa, przynajmniej tak było nazwane na stronie, gdzie zmieniamy fryzury simów, strzyżenie i są takie opcje jak strzyżenie, pryskanie lakierem i suszenie i zarówno nam mogą stworzyć fryzurę, jak i my możemy też komuś stworzyć fryzurę. Kolejną jeszcze ciekawostką jest obiekt taki jak oczko wodne. To jest ogólnie fajna sprawa, oczko wodne, trochę takie do gorących wód, tych do gorących jezior, czy tam jak to się nazywało, podobne, źródeł do gorących źródeł, podobne. Też ciekawe. I w tym oczku wodnym możemy je wypełnić rybami. Możemy sobie oczyszczać tą wodę w jeziorze, w tym stawiku, w tym oczku. I możemy tam wskakiwać, możemy je podziwiać i możemy w nim karmić ryby. Także ciekawe, nowe obiekt z nowymi opcjami, także też myślę, że spoko. No, także tyle. 8 takich, znaczy 6-7 takich punkcików omówiłam, których chciałam omówić. Pewnie ten film jest taki chaotyczny, ale to taka pierwsza moja większa produkcja. Niech tak to nazwę. W sensie taki zbiór ciekawostek i takich bardziej opowiedzenie o nich tak bardziej pod moim kątem. Nie to, żeby wam, no to też, żeby wam przekazać te informacje, ale bardziej, żebym po prostu wyrazić swoje zdanie i co ja o tym myślę. No mówię wam, że dla mnie ten dodatek jest bardzo zaskakujący, ciekawy i myślę, że może być fajnie, ale ja mam takie zdanie o tym, że dodatki na zdjęciach, w zwiastunach zawsze wyglądają fajnie. Nieważne jaki dodatek, zawsze wygląda dla mnie fajnie, a wiecie, jak się pogra w to tak na żywo, tak naprawdę usiądziesz i zagrasz, to wtedy dopiero można ocenić tak naprawdę, czy ten dodatek jest fajny, czy nie, czy mi się podoba, czy nie, no bo
Mówię, no tak przedpremierowo, jeżeli jeszcze nie miałam dodatku w ręku, jeszcze nie grałam w niego, to powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, zachwycona i zrobiło na mnie to wrażenie. I jeszcze to, że właśnie to jest podobne do GTA, przynajmniej miasto. Nie wiem, czy tylko dla mnie, czy dla was też, dajcie znać, jak ktoś gra w GTA San Andreas. Mówię o GTA San Andreas, gdzie ja przegrałam z pół swojego dzieciństwa na pół z Simsami. To naprawdę, i dla mnie to jest wow, no szok w trampkach i mi się bardzo podoba. A jak będzie naprawdę, jak będzie po premierze, czy będzie mi się podobało, czy nie, no to wszystko się okaże. No i oczywiście jest na miniaturce, że nowa seria, oczywiście będzie nowa seria, 10-odcinkowa seria z Poznajmy dodatek, jak zawsze, jak przy każdym dodatku. Ja kupuję od razu w dniu premiery, nie martwcie się, kupuję od razu w dniu premiery, kupię. I oczywiście zaraz się posypią odcinki, jak nie tylko umiem, bo i u wszystkich. Na pewno tacy więksi twórcy będą mieli wcześniej dostęp do tych Simsów, to będziecie mogli sobie popatrzeć. A do mnie zapraszam na taką serię jak zawsze. Jesteście chyba raczej zwolennikami, lubicie oglądać te serie, więc takie z dodatków, więc myślę, mam nadzieję, że będziecie też oglądać tą. Ja mam w planach stworzyć, pewnie będą ze dwie Simki, która jedna będzie aktorką, zajmowała się aktorstwem, druga tym twórcą cyfrowym. Jestem bardzo ciekawa tego montażu, tych dronów, tego wszystkiego, więc może łatwiej będzie stworzyć dwóch Simów po prostu i dwójka Simów się zajmie każdy sobą, że tak powiem. Także tu wymyślę dla nich jakąś fajną historię, potworzę jakichś fajnych Simów. A jeszcze oczywiście macie ubrania i fryzury, wszystkie też w tym poście, zdjęcia wszystkich rzeczy widnieją tam. Także mówię, no ja jestem zachwycona i już nie gadam, kończę ten odcinek. Łapki w górę i dajcie znać, co wy myślicie o tym dodatku. Czy kupujecie, czy nie? Czy wam się podoba, czy nie? I czy dowiedzieliście się czegoś nowego z tego filmu, czy już wszystko wiedzieliście i nagadałam się na darmo. Także dajcie znać, no i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaki i pa, pa.